i Słowem Twoim. W tym trudnym czasie dla nas, dla naszej Ojczyzny, kiedy na nasz kraj Rosja dokonała inwazji, kiedy kraj nasz jest zagrożony, kiedy traci swoich najbliższych, kiedy traci swoje terytoria, kiedy zadawany jest ból, śmierć, gromadzimy się na Eucharystii. Modlitwa nasza ma być jak dym kadzidła, który zawsze ma jeden kierunek z ziemi ku niebu. Ma być wołaniem jednego serca i jednego ducha. Bardzo pięknie powiedział na ten temat Ojciec Święty Franciszek. Modlitwy i błagania, które dzisiaj wznoszą się aż do nieba, niech dotkną umysłów i serc odpowiedzialnych w świecie, ażeby przedłożyli dialog i dobro wszystkich ponad prywatny interes. Proszę, nigdy więcej wojny. Jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Święcie imię Twoje. To Baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pójdź do Jezusa. Serca. Święty.